W tym odcinku dokonamy wprowadzenia do operatora porównania, aby nakreślić różnicę pomiędzy operatorem porównania a operatorem przypisania. To są dwa różne operatory w języku C++. Operator porównania, on jest określany symbolem dwóch znaków równości, które nie są oddzielone od siebie spacją. Natomiast operator przypisania jest to pojedynczy znak równości. I teraz te dwa operatory, czyli operator porównania i operator przypisania, one stanowią pewną trudność dla początkujących programistów. Początkujący programiści nie czują, nie rozumieją różnicy pomiędzy jednym a drugim operatorem. I teraz chciałabym przedstawić Ci tutaj proste przykłady. Zobacz, zadeklarujemy sobie zmienną a to integer. No ja tutaj wpisuję, że a jest równe 100. Czyli ja tutaj dokonuję inicjalizacji mojej zmiennej a. I do tej inicjalizacji ja używam operatora przypisania, czyli tego pojedynczego znaku równości. Czyli ten zapis, który mamy tutaj teraz w 10 linijce kodu źródłowego, informuje nas oraz informuje komputer, że zmienna a ma wartość 100, że ona jest równa 100. No i teraz możemy sobie oczywiście wyświetlić tą zmienną, no, może bez opisu tym razem, taką samą zmienną sobie wyświetlimy. No i teraz popatrz w oknie konsoli, pojawia się wartość tej zmiennej. Natomiast dołożymy sobie teraz zmienną b i tutaj ja poniżej zapisuję a równa się b. I teraz na tym etapie ja wyświetlę wartość zmiennej b i teraz popatrz, co się zadzieje. Tutaj wyświetla się jedynka. Wyświetla się jedynka nie jako wartość liczbowa, tylko jako prawda, czyli jako true. Czyli oznacza to, że komputer potraktował ten zapis z 13 linijki kodu źródłowego jako wyrażenie logiczne. Czyli potraktował jako prawdę to, że liczba a i b są identyczne. I teraz, dlaczego tak się zadziało? Zadziało się tak dlatego, że podwójny znak równości jest operatorem relacji, a wszystkie operatory relacji zwracają prawdę lub fałsz. Jeśli zwracają prawdę, to zwracają 1, natomiast jeśli zwracają fałsz, to zwracają 0. Czyli tak naprawdę zwracają tylko i wyłącznie jedną z dwóch wartości. I teraz tutaj może zrobimy sobie pewien eksperyment. Ja na tym etapie do zmiennej a dodam liczbę 10. No i popatrzmy, jaki będzie efekt działania tego programu komputerowego. Tutaj wyświetla się 110, dlatego że zmienna a na początku miała wartość 100. No 100 plus 10 to jest 110. No i teraz zobaczmy, co się zadzieje, jeżeli ja do zmiennej b również dodam wartość 10. Patrzmy, jaki będzie efekt działania tego programu komputerowego. No, w tym przypadku wyświetla się 11, jak widzisz, czyli jest to wartość nieprawdziwa. Operatory porównania i przypisania, one są nam potrzebne przede wszystkim do takich programów komputerowych, w których będziemy tworzyć czy wykorzystywać instrukcję warunkową if-else. Czyli operator porównania dla początkującego programisty ma znaczenie najczęściej właśnie w instrukcji warunkowej if-else i o takiej instrukcji powiemy sobie w kolejnej lekcji. Serdecznie zapraszam.